Siema, siema! Z tej strony Jarek, kanał Dredy w kasku. Siedzimy na maszynce, dzisiaj idziemy polatać. Jest piękna niedziela, 26 stopni. Słonecznie, bardzo upalnie. Ja się w kurce mega grzeję. Nawet ocieplacze nie zakładałem, bo się od razu na wyjściu z domu zacząłem pocić. W tym momencie czekamy u mnie pod domem. Czekamy na mego koleżkę. Planujemy zrobić fajną trasę. Plus minus, na nawigacji nam wyszło około 130 km łącznie. Fajne kółeczko. Może wam gdzieś tutaj pokażę, jak to wygląda na mapie. Takie kółeczko chcemy zrobić sobie przy niedzieli. Mamy godzinę 12, planujemy wrócić do 14:30 do domu. Podejrzewam, że jakieś dwie przerwy po drodze pewnie będą. Zobaczymy, jak to nam się ułoży. O, jedzie mój kolega i przyjechał. Ja na chwilę maszynkę zgaszę. Siemano! Jak lecimy? Co? Taką trasę, jak mówiłem ci? No możemy się przejechać. Tak? Nawet, no bo jak teraz pojedziemy? Na Kutno? Czy na Łowicz teraz pojedziemy? Czy na Gąbki? No jak wolisz, mi to obojętnie. No jakże było dobrze. Ja potem bym sobie pojechał z powrotem do babki. To najlepiej jakbym się odstawili z powrotem w Osmolinie nawet, nie? A, no to pójdziemy na Gąbki w takim razie. Dobra, a ty dopierdalasz się coś tak miał? Nie, ja jeżdżę wolno. No to dobrze. Bo w tamtym roku straciłem prawko na 3 miesiące. Nie, i już nie chcę. Ile jest tak? 115 jechałem tutaj w Czyżewie. Starczy. 3 miesiące bez prawa jazdy musiałem jeździć. Co do 120? Nie, no szybciej dopierdalasz? Nie, no normalnie jak jest 50, to jadę 60. A jak jest jakaś trasa tam 90, to jadę 110, nie? 120. No, ale tak najwięcej ile? Do najwięcej ile dochodzi? No tak, żeby było przepisowo w miarę, nie? Dobra. No to gitara, to pasuje. Za szybko nie zapierdalam, nie? No to dobrze, ja też właśnie. No, no i gitara. Na Gąbin? Na Gąbin polecimy, nie? Gdzieś tam jakąś przerwę możemy sobie gdzieś tam zrobić po takim sklepem, jak będzie otwarty. Chyba, że podjedziemy na koszerkę zobaczyć. Gdzie to jest? No na koszerkę. No możemy podjechać. Mam generalnie 3 godziny operacyjne. Bo potem muszę gdzieś jechać. No to jeździmy do 15. No! Pasuje, bo ja do babki nie pojadę. Dobra. Dobra, i odpalamy maszynkę. Włączamy music. I dwójeczka, lecimy. Generalnie jadę z kolegą, którym w sumie znam go bardzo długo, ale on ma tą szóstkę z R6 od jakichś, no, 3 lat chyba myślę. Ale ani razu nie miałem przyjemności akurat z nim się jeszcze przejechać. Dlatego rozmawialiśmy na ten temat, jaką przelotową prędkość powinien sobie wybierać. Tak jak tutaj sobie lecimy przez miejscowość Sanniki. 55, 60. Sorry za mój głos, ale jestem troszeczkę zachrypnięty. Ostatnio jechałem do Warszawy na... już wam powiem, jak to się nazywało. Studio filmowe. Figur, generalnie aut i tak dalej, w Piasecznie. I jechałem ze szwagrem, z żoną, z siostrą i jechaliśmy na klimie, przez klimą. Jechaliśmy z klimą i dużo robiliśmy przerw. I przez to, że robiliśmy dużo przerw i wysiadałem z samochodu, wysiadałem z powrotem,
Zaziębiłem sobie gardełko trochę. Ale coś się nie robi dla jazdy na motocyklu. W tygodniu za bardzo nie mam czasu, bo pracuję. A weekendowo jak najbardziej wsiadam na motocykl, jak jest ładna pogoda. 3 godzinki są takie dla mnie już wtedy. Po to, żeby trochę pojeździć. Żeby mieć z tego satysfakcję. Przyjemność, banana na mordzie, tak jak teraz. Mega, mega super. Generalnie co? Nie wiem, czy kojarzycie, ale... O, lewa w górę, koledzy. W tym momencie na czym się poruszam? Na czym się poruszam generalnie, bo za bardzo o mnie nic nie wiecie. W tym momencie poruszam się na Suzuki GSX-R 1300R. Potocznie nazywana Hayabusa. Ja bym tutaj tak nie pędził. Bo ja tam straciłem prawo jazdy. Właśnie na tej drodze. Tutaj straciłem prawko. Tak a propos. Kolega wysunął do przodu. No ja się nie odważę, bo ja tutaj właśnie na tej drodze straciłem prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Rok temu. I to równy rok temu, bo to był czerwiec i do połowy czerwca, tak jak mam teraz połowę czerwca. Tankowanie, super, bo i tak chciałem zatankować do pełna. Będziesz tankował? Co? No jak jest 50, to za szybko trochę. Fajnie. Pogadamy jak gdzieś będziemy stać, nie? No na Gostynin chyba, no na Gostynin. Na Gostynin to ja pobieram. Na Łąck. Do Łącka. I w lewo. I w lewo. Co, pojedziemy na Kutno i na Łowik? Przed Kutnem na autostradę wjedziemy. Ja to w autostradzie? No, kawałek tak. Ale ja bym to pierdalał. Nie. Nie. Spokojnie. Normalnie, jak jedziesz przed Kutnem, masz zjazd na autostradę. No i tam masz skrót, jakieś 15 km w stronę Łowicza. Gdzie się tam wjeżdża? No wjeżdżasz potem w stronę Łowicza. Nawet do Kutna nie dojedziesz. Bo Kutno jest za autostradą. No. No właśnie. A my nie wjedziemy do Kutna, tylko wcześniej skręcimy na autostradę. Tam jest 10 km jakieś plus minus, nie? Nie, spokojnie, 130 i tyle. No, bo ja tam kurwa tak po pieszcze tam nie jeżdżę. Co? Ja tak po pieszcze nie jeżdżę, bo... Ja też tak nie jeżdżę, spoko. Będziesz tankował? Nie. Nie będziesz tankował? Ty, ja bym dolał do pełna sobie, dobra? No nie, nie ma z kim jeździć właśnie, no. No ale to prawda. Możemy się zgadywać, jak ten weekendzik, nie? Wow, jaka ekipa leci. Jaka ekipka leci, nie? No ładnie wam się prezentuje ta R6. Jeszcze zobaczymy ją bliżej, bo z tego co ja wiem, to na autostradzie też jest jeden parking, na którym będziemy jechać, to się tam właśnie zatrzymam na nim. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Mam nadzieję, że jest jakiś zjazd, ale chyba jeden jest.
Olega ciężarówką gdzie leci? Prosto na Gostynin? Jeszcze na Kutno? Czy na Gostynin? Prosto na Kutno. Trzeba będzie się wyprzedzić. Z każdym rokiem jest coraz więcej zauważyłem motocyklistów. Ja już jeżdżę bardzo, bardzo, bardzo długo. Ja nie mówię, że jestem mega doświadczonym motocyklistą, ale na dzień dzisiejszy ja mam 28 lat. A pierwszą 600 kupiłem sobie, jak miałem 16 lat. Więc od tamtej pory cały czas jeżdżę na dużych motocyklach. Czyli w sumie 12 lat każdego roku poruszam się na motocyklach. Każdego roku. Każdego roku robię jakieś 3 do 5 tysięcy kilometrów rocznie. Nie no, 50 na pewno nie, ale 70 chyba. Będziemy 70. Policja! I policja sobie stała, my sobie lecimy 50. Kolega tam dostał w tyle, bo chłopaki nie wiedzieli chyba, ile się jedzie. Jak wszyscy jadą wolno. Nie wiem, czy zauważyliście tą sytuację tutaj. Stał jeden radiowóz, ja zwolniłem. Zaledwie 300 metrów dalej stał drugi radiowóz. Jeden stał motocykl, drugi stał radiowóz, więc... No co tu mówić, gruba sytuacja, aż mi ręka zdręciła. Sorry, wybaczcie za to, że tak mówię, dzisiaj zachrypnięty i tak robię z przerwami to, ale naprawdę. Dzisiaj nie czuję się super. Chociaż mimo to, że jestem szczęśliwy, że jeżdżę na motocyklu. O, leci kolega. Muszę sobie rękawice kupić, bo już mi się tak styrały. Zdawają się. Zobacz, jak moje już są spękane. Widzisz to? Patrz. Moje rękawice już mają 6 lat. 6 rok. Długo jeździ. Co? Długo jeździ. No, generalnie to długo jeżdżę. Ja wiem, że długo jeżdżę, bo to już jest... O Jezu, żeby się nie skłamać, chyba mój 7 motocykl już w życiu, nie? Taki duży. Dobra, to co? Na Łowicz. Na Łowicz, no. Byliśmy na stacji, trzeba było trochę zjeść. Wypiłem sobie energetyka, wiem, niezdrowo. No ale co? Gdzie tu jest wyjazd z tej stacji? O, tutaj pod zakaz, ale trudno.
przed nami z Duny. Wiecie co, bo generalnie to mówiłem do was sporo, ale co się okazało, jak już dojechaliśmy na stację benzynową na autostradzie, że na tej, której właśnie wystartowałem przed chwilą, że moja bateria była rozładowana, więc nie wiem, kiedy ona siadła. Mimo, że mam do GoPro kupiłem, o właśnie, widzicie, już wydałem, czym nagrywam. Mimo, że kupiłem ostatnio dwie nowe baterie i powłączałem wszystkie możliwe kontrolki, żeby nie pobierały prądu podczas nagrywania. Pobierały tylko i wyłącznie nagrywanie w jakości Full HD i dźwięk z mikrofonu, z kasku. Zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy, jak mi to wyjdzie, jak to się nagra. I dwójeczka, dogoniliśmy kolegę, bo tu jest fotorada, wszyscy zwolnili. Mamy prawie godzinę 14, a mamy jeszcze do domu prawie 50 km. A umówiłem się z żoną, że na 15 wrócę, więc będę chyba na styk. Dobra, podsumowując, kolega już pojechał do domu. Ja podsumowuję, też już zjeżdżam, dostałem mi ostatnie 3 km zaledwie. Trzymajcie się, moi drodzy mili. Lewa w górę w takim razie i widzimy się na trasie. Hejo, pa!